była w Cieszynie z pewnością sobota inna niż zwykle. Ulica Głęboka tętniła życiem jak nigdy. Było gwarno, wesoło, a to za sprawą jubileuszu 110-lecia edukacji rzemieślniczej przy ulicy Frysztackiej oraz święta cechu rzemieślników i przedsiębiorców w Cieszynie. W bogatym programie uroczystości nie zabrakło nabożeństwa ekumenicznego w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Świętujemy 110-lecie istnienia szkoły, którą cieszynianie powszechnie nazywają Frysztokiem. Szkoła ta ma swoją bogatą historię i tradycję. Przewinęło się przez nią wiele pokoleń i mieszkańców Cieszyna, i mieszkańców całej okolicy. Szkoła, która słynie z tego, że potrafi kształcić ludzi różnych profesji, różnych darów, różnych talentów. Bo przecież nawet ten znak piękny, że otaczają ten ołtarz księża, którzy w tej szkole się uczyli. Część oficjalna uroczystości miała miejsce w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. Barwny korowód z reprezentacją cechu oraz społeczności szkolnej na czele przemaszerował z teatru na ulicę Głęboką, gdzie symboliczny klucz, tym razem do bram Głębokiej, burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz wręczyła dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie oraz przedstawicielowi cechu w Cieszynie. Pani dyrektor, wszystko idzie zgodnie z planem? Nawet więcej, ponad plan. Naprawdę jestem bardzo zadowolona, wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy już po teatrze, po częściach tych oficjalnych. Był przepiękny korowód. Myślę, że to była największa, jedna z największych atrakcji dla mieszkańców, bo czegoś takiego w Cieszynie jeszcze nie było. Pokazania tych cechów właśnie, tej oprawy, która temu towarzyszy. Myślę, że bardzo fajnie to wyszło. Zebranie sił faktycznie całego rzemiosła. Ja tutaj chylę czoła tym wszystkim rzemieślnikom. My tutaj w powiecie cieszyńskim mamy ponad 300 rzemieślników i oni faktycznie byli bardzo zaangażowani. To jest z jednej strony, no i ta część społeczności szkolnej, gdzie w zasadzie każdy miał swój udział. Tutaj w zasadzie jedna wielka maszyna i czasami jeden trybik by zawiódł i już by się posypało, a wszyscy stanęli na wysokości zadania, począwszy od przyniesienia garnka, ustawienia stołu, po obsługę w teatrze. Także wielkie przedsięwzięcie, ale im więcej nas, myślę, to można to było zrobić z wielkim rozmachem i myślę, że dla takiego mieszkańca Cieszyna czy okolic, no było to coś faktycznie innego. I warto jeszcze dodać, że wy współpracujecie, to jest taka symbioza, no szkoła, a później właśnie rzemieślnicy, przedsiębiorcy, bo to są bardzo często ci absolwenci właśnie. Zgadza się. Jesteśmy największą szkołą branżową, czyli szkołą, która kształci przyszłych rzemieślników. On, żeby kandydat podjąć szkołę, no musi odwiedzić właśnie i wysyłamy ich tutaj na ulicę Głęboką na podpisanie umowy. No bez tego niestety nie może podjąć pracy. Wszystkie te zawody i te bardzo atrakcyjne, czyli gdzie szkoły pękają, klasy pękają, szwa, czy takie pojedyncze, czasami perełeczki, jakiś złotnik, jakiś tapicer. Każdy musi tutaj odwiedzić ten cech, no bo wtedy nie zostanie rzemieślnikiem. Jak to się stało, że te jubileusze się połączyły? Dlatego się połączyły jubileusze, bo ja jako starszy cechu robię każdego roku spotkania z dyrektorami szkół. Dlatego, że uczymy się szkołą, to musimy program omówić, praktyki musimy omówić, nie? No i było spotkanie w starostwie cieszyńskim, no i jeden z nas, członek zarządu, powiedział, że organizujemy rok rzemiosła. No i pani dyrektor przyszła się zapytać, czy możemy to robić wspólnie, bo nam ma 110-lecie, no i tak to wyszło, robimy to wspólnie. I temu to wyszło wspólnie, no i fajnie, uważam, że to fajnie wyszło. Jak to jest z tymi przedsiębiorcami, rzemieślnikami w Cieszynie? No pan jako tutaj szef, no to pan to tam od środka najlepiej zna i wie.
My jesteśmy największym cechem w Polsce, nie? Chociaż tylko mamy 309 zakładów w naszym cechu, no ale jakoś coraz co rok jest, przybywa nas, nie? Bo wiadomo, sprawa wyszła, jak mówiłem wcześniej, że kiedyś, jak jeszcze było obowiązkowe przynależenie do cechów, było nas 2001. Natomiast jest 309, a tylko dlatego, że spisujemy umowę z uczniami młodocianymi i ci mistrzowie, co z kolą uczni, to spisują przez cech umowy. A zaś mają taką korzyść z tego mistrzowi zakłady, bo my prowadzimy dotacje i refundacje. Potem każdy, jak się uczeń wyszkoli, to dostają refundacji, bo dotacja to jest cały czas, bo to jest dotacja, to jest ZUS, wypłata. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.